Najczęściej to jest problem rodziców 7-9-latków i żeby rozpoznać się, to musimy obserwować, jak ono zachowuje się w grupie rówieśniczej, bo to jest najważniejsze przy takim wyjeździe. We wszystkich czynnościach codziennych mogą pomóc wychowawcy, natomiast w integracji z grupą rówieśników, w tym jak ono się odnajdzie, czy będzie bardzo tęskniło za domem, czy będzie brakowało mu opieki rodziców, no to już niestety wychowawcy tego nie zastąpią. Są oczywiście różne sposoby, trzeba przygotować dziecko do takiego wyjazdu, trzeba mu powiedzieć, że w każdej chwili może się z nimi kontaktować. Także tą gotowość trzeba obserwować, czy dziecko ma ochotę jechać na takie kolonie, czy unika rówieśników, czy bardziej woli zostać w domu. To są cechy dojrzałości emocjonalnej. Nigdy nie wysyłamy dziecka wtedy, kiedy to jest nasza potrzeba, bo nie mamy co z dzieckiem zrobić. To musi być dziecka gotowość. Oczywiście my podsuwamy jemu pomysły, bo skąd ono miałoby wiedzieć, jak wyglądają takie kolonie czy obozy. Dobre są na początek również półkolonie, kiedy ono pół dnia spędza w gronie rówieśniczym, zwiedzają miasto, czy są inne atrakcje i potem wraca do domu. Natomiast robienie czegokolwiek z dzieckiem na siłę, to zawsze jestem przeciwna. Coraz więcej jest kolonii czy obozów specjalistycznych albo z jakimś tematem wiodącym. Czasem to jest taka, powiedzmy, szkoła przetrwania, czasem to może być śpiew, taniec, różnego rodzaju warsztaty czy gry, ale widać, że organizatorzy szukają tego magnesu, który przyciągnie dzieciaki, a jednocześnie który stanie się takim spoiwem, który łączy taki obóz czy taki wyjazd. I taki temat wiodący rzeczywiście widać, że coraz częściej się pojawia. Natomiast jaki to jest temat, naprawdę zależy to od pomysłowości organizatorów, a ta wydaje się być nieograniczona. Jeżeli chodzi o te wyjazdy krajowe i zagraniczne, to tutaj szczególnie istotne jest to, żeby one były organizowane w sposób właściwy, w sposób bezpieczny, przez dobrze przygotowanych organizatorów i z wykwalifikowaną kadrą. Dlatego, że jeżeli jedziemy sami z dziećmi, no to my tak naprawdę decydujemy, z kim wyjeżdżamy i gdzie, i my tymi dziećmi na bieżąco się opiekujemy. Tutaj my te dzieci komuś powierzamy. I ważne jest to, żeby ten organizator, któremu powierzamy, był rzeczywiście godny zaufania. To warto sprawdzać. Warto pamiętać o pewnych przepisach, które tutaj powinny być przestrzegane. Ja zachęcam do tego, żeby wejść chociażby na stronę internetową bezpiecznekolonieiobozy.pl. Tam rodzice mogą znaleźć podstawowe informacje na temat tego, jak wybrać organizatora, o co pytać, jakie podstawowe zalecenia czy rozporządzenia powinny być przestrzegane. Dlatego, że jeżeli wysyłamy gdzieś dzieci, to oczywiście dla tych dzieciaków najważniejsze jest, żeby to było fajne miejsce, żeby pojechali z koleżankami czy kolegami i dobrze się bawili, ale dla rodziców myślę, że absolutnym numerem jeden jest bezpieczeństwo i o to warto zadbać.